Witam serdecznie. Dzisiejszy film nie będzie jakoś strasznie związany z budowlanką czy wykończeniami wnętrz, ale doszedłem do wniosku, że temat jest na tyle, powiedzmy, interesujący, czy temat dotyka sporej ilości ludzi, więc stwierdziłem, że nagram taki, a nie inny film. Kolejna rzecz, żeby to wyjaśnić na samym początku. Film nie jest żadnym użalaniem się w żadnym aspekcie, ani nad sobą, ani nad innymi. Po prostu przedstawiam wam sytuację, która dotyka mnie i nazwijmy to moją rodzinę. No ale przechodząc już do sedna filmu. Zaczynając od początku, no dość trudno było mi się przełamać, żeby nagrać ten film. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, no dotyka mnie osobiście, moją rodzinę i może dotknąć innych, więc doszedłem do wniosku, że człowiek najlepiej uczy się na błędach. Dobrze by było, jakby się uczył na cudzych błędach, dlatego właśnie nagrywam film. A o czym będzie ten film? O pracoholizmie. Ja wiem, że to może głupio zabrzmi, że to nie jest inaczej. No może jakoś to wygląda tak, że to jest coś, co nie dotyka was, czy w ogóle, że to jest jakaś urojona choroba i tak dalej. Zresztą nawet nie wiem, czy to jest choroba. Nie wiem, jak to tam jest medycznie zaklasyfikowane, ale wiem jedno. No, od dłuższego czasu, bo to się powiedzmy ciągnie, przynajmniej w moim przypadku tak faktycznie, że patrząc wstecz, no z 2 lata. U mnie się to ciągnie mniej więcej 2 lata. Ogólnie, po pierwsze, nie umiem odpoczywać. Nie umiem odpoczywać. Ostatni urlop, na jakim byłem, taki faktyczny urlop, to był jak mi się urodził pierwszy syn, czyli no on teraz ma 7 lat. No to powiedzmy, że te 7 lat temu byłem na ostatnim urlopie. I to powiedzmy, że to było takie bardzo wybłagane, wymuszone przez moją żonę. Zawsze wychodziłem z założenia, że robota i tak dalej, i tak dalej. Robota zawsze była na pierwszym miejscu, dopiero później była wcześniejsza rodzina, czyli powiedzmy dom rodzinny, a w późniejszym czasie moja własna rodzina. I taki faktyczny, jak tak przeanalizowałem sobie ostatni okres życia, ostatnie 2 lata, to było już takie no, totalna jazda bez trzymanki. To, że nie umiem odpoczywać, to jest jedno. Wiąże się to też z tym, że ja lubię robić, że ja lubię to, co robię. Ja powiedzmy tym mocno żyję, naprawdę mocno tym żyję. Ja wszystkie praktycznie kanały tematyczne oglądam, książki, jakieś szkolenia i tak dalej. Lubię całą tą technologię związaną z wykończeniami. No, po prostu jestem zajawiony budownictwem, budowlanką, wykończeniami i tak dalej. I teraz, jak w ogóle to doszło? Do tego, że no zacząłem tak jakby coraz bardziej popadać w pracoholizm. Wiązało się to z tym, że na samym początku, jak założyłem firmę, wychodziłem z założenia, że dobrze mieć zleceń no mocno do przodu. Mocno do przodu, bo to zapewni wam, nazwijmy to, stabilność i poczucie bezpieczeństwa. I faktycznie tak było na samym początku. Oczywiście założenia były zupełnie inne, bo na samym początku założenia, jak poszedłem na swoje 8-9 godzin popracować, soboty i niedziele wolne, no i tak to się powiedzmy, że trzymało przez dobre 2 lata. 2, może 3 lata. Nawet dość fajnie to wyszło. Później zaczęło mi się to troszkę rozjeżdżać. Urodził mi się synek. Wiecie lub nie, mam wcześniaka, troszkę było zachodu, nazwijmy to tak kolokwialnie, z jego obsługą. Pojawiły się pierwsze opóźnienia, jeszcze w międzyczasie budowałem dom i zaczęły mi się tak nawarstwiać roboty. No, jeżeli nawarstwiają ci się roboty, a ja jestem raczej człowiekiem, który no nie rzuca słów na wiatr, jeżeli nie wiem, ustalam z klientem taki nie inny termin, taki nie inny zakres prac, to naprawdę za wszelką cenę staram się tego dotrzymać. Ja tam rozumiem, że jakiś pocisk, dzień, dwa,
to tam zawsze się może wydarzyć, ale jakoś tam bardziej opóźniać tego wszystkiego nie chciałem, bo ja, jak to już nie w jednym filmie powtarzałem, traktuję ludzi tak, jak ja bym chciał być traktowany, więc do terminowości podchodzę no, dość poważnie. No i jakie jest największe, najłatwiejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o nadgonienie terminów? No, dłuższe siedzenie w robocie. No i tak sobie siedziałem w robocie, zamiast 8 godzin, na początku 9, 10. Potem, dobra, 10 to jest jeszcze tak spoko, bo jeszcze były obowiązki domowe. Potem z wolnych weekendów zrobiły się pracowite weekendy, to się pracowite soboty. I tak to się wszystko nawarstwiało. Aż do zeszłego roku. No w zeszłym roku no to już tam było mocno takie przegięcie, że już spędzałem po 12 godzin. Zresztą jak bodajże od zeszłego roku, no mniej więcej od zeszłego roku mam już ten kanał, więc jesteście w stanie mniej, a więcej określić, ile ja robót wykonuję w ciągu, czy robót zleceń w ciągu roku. Oczywiście i tak nie publikuję wszystkiego, bo publikuję to, co jest powiedzmy jakoś tam ciekawe, czy wnoszące coś dla was. Ale no sporo tego wszystkiego jest i coraz więcej siedziałem w robocie. Żona urodziła drugie dziecko. Wszystko było spoko, dopóki żona była na macierzyńskim. No bo pierwszego syna jak najbardziej ogarniała, z racji powiedzmy już tego, że chodził do przedszkola. Nie potrzebował powiedzmy jakoś tam strasznie dużo, nazwijmy to takiej opieki podstawowej. On już się umiał sam sobą zająć, w przedszkole robiło też swoje. Żona, która była na macierzyńskim, oczywiście też ogarniała resztę, no ale pojawił się potem drugi synek. Już pomijam, nazwijmy to tak, kwestie pracownicze, które jeszcze wtedy, bo miałem jeszcze wtedy pracowników. Pracownicy odeszli z takich, nie innych powodów. To nie jest film na ten temat. No i zostałem sam. No i znowu. Urodziło się dziecko, nawarstwiły się terminy. Ktoś powie oczywiście, no to trzeba było zrezygnować z roboty. Ale tak jak mówię, no ostatnie, no praktycznie półtorej, dwa lata to są roboty we większości na nowych obiektach dla klientów i to jest dla mnie troszkę no, dziwne, bo powiedzmy trafiali mi się klienci genialni, naprawdę genialni jako osoby i tak dalej, tyle że jeżeli chodzi o kwestie jakby to powiedzieć mieszkaniowe, które nazwijmy to mnie dotyczą, najczęściej wyprzedawali, znaczy przenosili się z mieszkania, które sprzedali na domy. Po prostu budowali domy, no i wyprzedawali mieszkania. No więc ja byłem, ugadałem się na tyle z nimi wcześniej, że no głupie było mi zrezygnować z tej roboty, tym bardziej, że ja mam świadomość, że jeżeli ktoś liczy na mnie i podpisuje umowę i tak dalej, no ja go nie wystawię, że kurczę, no na szybko będzie szukał kogoś. Sam tego, no nie lubię takich sytuacji, a co dopiero stawiać kogoś innego właśnie w czymś takim, w takim świetle. No więc znowu siedziałem dłużej. Oczywiście już nie było 12 godzin, tylko już było czasami 13 i więcej. Weekendy jeszcze, wtedy soboty już nie było na przykład do 12, tylko było do 4 i tak sobie coraz więcej pracowałem. No i powiedzmy tak skracając już to do obecnego roku, doszło do tego, że spędzałem w robocie czasami po 16 godzin, soboty oczywiście też, niedzielę, no w tym roku bardzo dużo niedziel robiłem. Już pomijam aspekty oczywiście, że niedzielna praca w gówno się obraca i tak dalej, i tak dalej. Termin, dla mnie termin to była rzecz święta. Znaczy termin jak termin, no ogólnie wykonanie zlecenia, bycie słownym to jest rzecz święta. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja w tym wszystkim nie widziałem w ogóle problemu. To, że ja spędzam masę czasu w robocie, nie było dla mnie problemem. Wychodziłem z założenia, że żona... trzeba zauważyć, że żona też wróciła do pracy. Że żona mi resztę rzeczy ogarnie. Część rzeczy ogarnią mi rodzice, bo mieszkają praktycznie za płotem.
Więc ja sobie spokojnie mogę robić długo. Ja się cieszyłem oczywiście z tego, że zamiast teoretycznie zrobić jedno zlecenie na miesiąc, jedno fajne, duże zlecenie na miesiąc, zrobiłem dwa. Czyli teoretycznie miałem dwa razy więcej kasy. No, układ idealny. Jakoś tam nie byłem mocno zmęczony. Fakt, na samym początku oczywiście jak zwiększałem tempo pracy i tak dalej, no to się to tam... Byłem zmęczony, miało to tam swoje jakieś konsekwencje, no ale organizm oczywiście się przyzwyczaił, więc nazwijmy to sprawy fizyczne. Dało się bardzo łatwo ogarnąć. Ale niestety, patrząc z perspektywy czasu, co z tego, że mam kasę? Czy dorobiłem się kasy? Jeżeli równocześnie dorobiłem się sporej ilości problemów, o których w ogóle nie byłem świadomy, a na pewno nie myślałem o nich wtedy. Bo o ile sprawy finansowe w teorii da się bardzo łatwo ogarnąć, bo tak jak mówię, wystarczy więcej pracować albo więcej kasować za robotę, o tyle sprawy rodzinne już tak łatwo się nie naprawia. Więc no, siłą rzeczy przez to, ile robiłem, zaniedbałem sobie żonę, zaniedbałem sobie, nazwijmy to, dzieci, no i ogólnie powiedzmy dom. Więc tak jak mówię, no co z tego, że kasa jest, jeżeli są rzeczy, które na chwilę obecną muszę zdecydowanie większym kosztem naprawiać, niż zarabiałem pieniądze. Ja wiem, że dla niektórych to może być głupie, ale niestety tak jest. W ogóle kiedyś się zorientowałem, że może przeginam. Po prostu, że przeginam. W tym roku wykonywałem w lato remont łazienki i tam byli inwestorzy, którzy pracowali z domu. No i robiłem tam sobie, robiłem tam mniej więcej 2 tygodnie. I oni też mieli 2 dzieci. No i tak sobie chodziłem, robiłem. No i mimochodem, czy mimowolnie, słyszałem rozmowy rodziców, słyszałem rozmowy dzieci, prośby dzieci. No i reakcje tych dzieci. Bo rodzice, jestem w pracy, nie mam czasu, weź się pobaw, weź się zajmij. Te dzieci były mniej więcej w wieku moich dzieci. I ciągle słyszałem, nazwijmy to tak, ja broń Boże nie oceniam tamtej rodziny. Ja widziałem urywek ich życia, ja opowiadam o swoim doświadczeniu. I tak sobie chodziłem i widziałem, jak te dzieci same się bawią. I jak powiedzmy taką, miały taką rezygnację z rodziców? Nie wiem, jak to mam nazwać. Po prostu zamykały się, czy siedziały w pokojach i same się bawiły. I to nie była taka radosna zabawa, tylko takie zabijanie czasu. Chyba tak to trzeba nazwać. I tak sobie dzień, dwa, trzy chodziłem i patrzyłem na te dzieci. No i w końcu coś tak jakby do mnie dotarło, że ja robię nie podobała mi się ta sytuacja w ogóle. I dotarło do mnie to, że ja robię identycznie ze swoimi dziećmi. Ze swoją rodziną. I że to nie, tak to chyba troszkę nie powinno wyglądać. Bo to, że ja tam się, powiedzmy, będę kłócił z żoną, to jest jedno. To są, nazwijmy to tak, jesteśmy dorośli, może mamy prawo tam się o pewne rzeczy kłócić i tak dalej. Tylko że tego było coraz więcej. Zaczęliśmy się kłócić oczywiście. O pieniądze po części też. No bo co z tego, że kasa jest, jeżeli mnie nie ma w domu, żona zostaje z większą ilością obowiązków, dzieci nie mają, nazwijmy to tak po chamsku, taty i no kasa nie nadrobi wszystkiego. No więc były kłótnie o byle co, z mojej perspektywy ówcześnie, no kłótnie o byle co, a w rzeczywistości no jakby nie było, żona miała rację. Dzieci nawet też, bo czasami... Znaczy mnie bardzo cieszy to, że poranny powiedzmy rytuał jest taki, że dzieci przed moim wyjściem do pracy, bo teraz już powiedzmy, że jestem na takim dwumiesięcznym detoksie,
jeżeli chodzi o pracę. No nie jest to dla mnie łatwe, ale znowu zaczynam widzieć dzieci. I zaczynam widzieć to, że one są i że moja osoba po prostu, już nie mówię jako ojca, tylko jako osoby, sprawia mi trochę radości. Bo one, ja teoretycznie, jeżeli robię po blisku, jadę na 6:30 do roboty, one wstają przede mną, no powiedzmy 6:20, tylko po to, żeby mi pomachać w oknie. A przypomnę, jedno ma 2 lata, a drugie ma niecałe 7. Jest to pierdoła, ale teraz zaczynam zwracać na to uwagę i dochodzi do mnie z każdą taką pierdołą to, że przez kupę czasu olewałem to i olewałem sobie takie sytuacje. No niestety, no za błędy się płaci. Ja teraz płacę to, że no muszę prostować sobie życie rodzinne. Ja wiem, że to może takie użalanie się wyjdzie w tym filmie, ale jakby to wam powiedzieć. Założeniem takiej ilości pracy było to, żeby mieć kasę i wyszło z założenia, że kasa da mi spokój. Po części tak. Teoretycznie problem inflacji nie dotyka mnie, bo mam kasę. Zarobiłem tą kasę, mam tą kasę. Strach, nazwijmy to, przed wojną i tym, co może być. Ja byłem tak nauczony, że zawsze muszę mieć odłożoną kasę, muszę mieć plan B i tak dalej. To wszystko jest. Tylko, że ja się skupiłem tylko i wyłącznie na tym, a całą resztę olałem. I nagrywam ten film, żeby uświadomić choćby jednej czy dwóm osobom, że robota jest robotą, a rodzina, jeśli ją macie, obojętnie czy własna rodzina, czy nazwijmy to mama i tata, oni też są. I też trzeba o nich zadbać, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, a ja się w tym troszkę zatraciłem. Nie jest mi łatwo mieć wolne, to jest najlepsze. Może nie mieć wolne, ale przychodzę teraz, nazwijmy to tak, o 16 mam wolne. No nie jestem już w pracy, o, w ten sposób to nazwijmy. I mam problem z głową, jeżeli chodzi o to, że nie wiem, co z sobą mam począć. Mam poczucie takie, że marnuję czas. Znaczy, oczywiście to jest uczucie, które muszę sobie zwalczyć, bo nie marnuję go, bo ja go mogę wykorzystać dla dzieci, dla żony, dla domu, dla wszystkich. Tylko, że to trzeba sobie poukładać w głowie, a mi to troszkę zajmuje. Muszę się z tym przełamać. Ja mam poczucie na chwilę obecną, że marnuję czas, nie będąc w robocie. Mógłbym zarobić, mógłbym przyspieszyć, mógłbym sram to, mógłbym owam to. Na chwilę obecną jest z tym problem. W ogóle, jak doszło do mnie to, że przeginam i byłem wtedy na etapie pracy no 15-16 godzin i praktycznie 7 dni w tygodniu, czego nawet nie widzieliście w filmach, bo staram się stworzyć inaczej, no staram się nie pokazywać swoich problemów wam, bo to nie na tym polega, ale jeżeli ktoś jest dociekliwy, a coraz więcej zaczyna się pojawiać takich komentarzy, że no dużo tego przerabiasz w ciągu roku, kiedy ty masz na to czas? No czas jest jeden, tylko pytanie, jak go każdy sobie rozplanuje. No to już wiecie, dlaczego na przykład potrafię robić 2-3 łazienki w ciągu miesiąca. No może nie aż tyle, ale jedną konkretną, naprawdę potężną, dużą robotę robię w ciągu miesiąca. Bo robię po tyle, po ile robię. No. Więc robiłem ten punkt przełamania. Robiłem sobie te 15-16 godzin, 7 dni w tygodniu i doszedłem do wniosku, że no, faktycznie przeginam. No i odciąłem się od tego. Tak, stwierdziłem praktycznie no, z dnia na dzień, że jak rzucić to, czy przestać po tyle robić, no to od razu.
Myślałem, że jakoś będzie tragicznie, ale na samym początku przerwałem spoko, nie było problemu. Byłem aż zdziwiony, że organizm nic nie potrzebował, że to wszystko fajnie tak wyszło, nie? Że dobra, no teraz mam, przerwałem taką pracę, dzień, dwa sobie odpocznę i będzie spoko, nie? I naprawdę było spoko. Tyle, że powiedzmy mniej więcej po tygodniu, nie wiem, czy zeszło ze mnie jakieś tam ciśnienie, adrenalina i tak dalej. Tydzień później, jak nazwijmy to, wróciłem do normalnej, regularnej pracy, nie wiem, organizm chyba stwierdził, że trzeba odreagować. I miałem praktycznie dziennie krwotoki z nosa. Spać to mi się chciało 24 na godzinę i byłem strasznie, ale to strasznie słaby. Jechałem autem, no to oczy się same zamykały. Ze skupieniem było tragedia. Na początku nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, czemu tak się dzieje, no ale potem jakoś poskładałem kropki i doszedłem do wniosku, że no organizm dopiero się uspokoił i zaczyna odreagowywać. Więc to też nie jest tak, że na początku myślałem, że tryb nieśmiertelności mam włączony i to tak będzie wiecznie trwało. Jednak tak nie jest. Więc nie dość, że muszę się naprawić fizycznie, psychicznie i jeszcze muszę odbudować relacje. Więc to są koszty tego, że pochłonęła mnie praca i to tak faktycznie pochłonęła. I co jest najgorsze, ja już tego nie mogę, nazwijmy to tak po chamsku, cofnąć, bo to już było. Jedyne, co mi teraz zostało i oczywiście nad czym teraz pracuję, po pierwsze muszę dogadywać się z moją żoną, a to czasami nie jest łatwe. Ja jestem charakterny, żona też jest charakterna. No i powiedzmy, ja przysporzyłem troszkę problemów, troszkę tematów do kłótni. Ale to jest powiedzmy temat, który ja sobie muszę sam przewałkować z żoną. No i wszystko odbudować tak, żeby to miało ręce i nogi. I przede wszystkim trzeba nauczyć się rozgraniczyć robotę od czasu wolnego. Mi bardzo łatwo przychodziło odmawianie żonie, czy odmawianie powiedzmy domownikom. Bardzo trudno mi przychodzi odmówić klientowi, pomóc mu. Ja zawsze go stawiam powiedzmy nawet wyżej niż siebie, czy niż rodzinę. I słyszałem to już no, z niejednej strony. I teraz wiem, że to jest złe. Ale tak jak mówię, to są moje błędy. Celowo nagrywam ten film, powiedzmy, czy nagrywam, publikuję ten film 1 listopada z racji tego, że jest to taki dość specyficzny dzień, gdzie jest, a przynajmniej powinno być chwilkę czasu na przemyślenie sobie pewnych sytuacji i dojście do pewnych wniosków, bo na niektórych rzeczy, tak jak śmierci, się nie da już cofnąć, a konsekwencje nie są takie fajne, jakby się wydawało. I jeszcze raz chcę wam powiedzieć, że ten film nie ma na celu wywołanie jakichś kontrowersji czy czegokolwiek takiego. Ja wam chcę uzmysłowić, że pieniądze to nie jest wszystko. Jeszcze są, powiedzmy, rzeczy ważniejsze, a przynajmniej równie ważne niż spokój finansowy. I mam nadzieję, że to, co wam powiedziałem, da niektórym do myślenia, zwolnią troszkę, wyciągną wnioski. Ja wychodzę z założenia, że lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich, więc jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i powiedzmy sobie szczerze, przeginasz z robotą, to ja ci mówię, że nie warto. Po prostu nie warto. Za pewne rzeczy nie zapłacisz kasą. Niestety.
Nie mam pojęcia, ile ten film wytrwa, znaczy ile ten film będzie trwał. Mam nadzieję, że komuś to da do myślenia. Po prostu komuś to da do myślenia i nie popełni moich błędów. Mam nadzieję, że już więcej nie będę musiał nagrywać podobnych filmów, bo to nie jest kanał do tego, ale stwierdziłem, tak jak powiedziałem, że no raczej może to kilka osób dotknąć, więc lepiej to powiedzieć tu i powiedzieć to ludziom, nazwijmy to pracującym, więc to by było na tyle w tym filmie i mam nadzieję, że widzimy się w troszkę lepszej przyszłości i z lepszym nastawieniem. Na razie.